Cajón. Cajón po hiszpańsku oznacza skrzynkę. I to jest rzeczywiście skrzynka drewniana, która instrument właściwie pochodzi z Peru. Mniej więcej XVII wiek. Peruwiańscy niewolnicy zostali pozbawieni swoich instrumentów, bębenków, różnych innych, którymi porozumiewali się na odległość i pracowali w portach, gdzie przeładowywali ze statków skrzynki z whisky. I z tych skrzynek sobie właśnie zaczęli korzystać i grali na tych skrzynkach. Dlatego nazywa się to skrzynka. Oczywiście współczesna skrzynka nie zawiera whisky, tylko raczej powietrze. Akurat ten model ma, to później pokażemy, ma takie struny do gitary, które przylegają do przedniej ścianki i powodują, że tak troszeczkę ten kachon brzęczy, tak jak werbel, który ma też takie sprężynki. Kachon kojarzony jest z muzyką flamenco, aczkolwiek już teraz używa się go właściwie w każdej muzyce, nawet zamiast perkusji, gdzie można sobie grać rytmy funkowe, hip-hopowe, czy popowe, czy jakiekolwiek inne. I zaraz sobie tutaj zobaczymy, jak się na takim kachonie gra. Są trzy podstawowe uderzenia. Pierwsze uderzenie to jest uderzenie basowe. Mniej więcej na tej wysokości. Później, wyżej, uderzamy już palcami. Tak zwany slap, podobnie jak na kongach. I najwyższe uderzenie, gdzie słychać już tylko właśnie te struny. W muzyce flamenco kachon pojawił się dopiero około lat 80. ubiegłego wieku za sprawą Paco de Lucia, który odwiedził Peru i otrzymał od peruwiańskich muzyków taki instrument. Wykorzystywany jest, kachon troszkę udaje tańczące, stepujące tancerki flamenco, troszkę może udaje klaszczących tancerzy flamenco. Troszkę udaje kastaniety, ale w muzyce flamenco jest bardzo popularny. Natomiast nie jest to instrument hiszpański. Zagram teraz jeden z rytmów. To się nazywa rumba flamenco, gdzie wykorzystuje się właśnie te trzy uderzenia. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja używam go bardzo często w muzyce rozrywkowej. Jak trzeba zagrać cicho, nie ma miejsca na scenie i udaje to perkusję. I bardzo ładnie można wszystkie rytmy tutaj perkusyjne zaadoptować. Na przykład to będzie udawało stopę, to będzie udawało werbel, a to będzie udawało hi-hat. Jest bardzo wiele sposobów grania na kachonie. Gra się również szczotkami. Na przykład plastikowymi. Muzykę nawet swingową. Albo metalowymi. Albo takim specjalnym wynalazkiem, który jest właśnie do kachona. A ja najbardziej lubię grać rękami.